Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Łukasz Białecki i bardzo cieszę się, że mogę gościć Was na kanale Flavor Design. Nagrywam ten materiał na początku maja, także sezon rowerowy rozkręca się już na dobre i najwyższa pora, byśmy porozmawiali sobie o uchwytach rowerowych. A tak się składa, że mamy w ofercie naszej marki Tech Protect jeden bardzo fajny egzemplarz. To jest model V1, to jest w pełni regulowany, aluminiowy bardzo mocny uchwyt rowerowy. Rowerowy, choć myślę, że w pewnych warunkach może też i znaleźć swoje zastosowanie jak najbardziej na motocyklach. Wszystko oczywiście będzie rozchodzić się tutaj o ten element montażowy i o tym sobie może porozmawiajmy od razu na samym wstępie, zanim przejdziemy do szczegółów jak działa sam uchwyt, a działa tak, że naprawdę ciężko szukać lepszego, ale do rzeczy. Mamy tutaj regulację, która pozwoli nam zamontować to na rurce kierownicy, która będzie miała swoją średnicę od Mniej więcej 16 do przeszło 30 mm. Myślę, jakieś 31-32 to jest już absolutny maks. No a minimum, tak jak powiedziałem, to około 16. Wydaje mi się, że mocniej tego nie skręcimy. Chyba, że ten pierścień stworzywa, który tutaj spoczywa nam sobie wewnątrz tej obejmy, wymienimy na coś jeszcze cieńszego, ponieważ jego grubość to jest właśnie około mm. Czyli on sam dodaje na przykład nam już dwa. Nie ma szczególnego powodu, dla którego nie moglibyśmy tego na przykład zastąpić, chociażby taśmą izolacyjną tak żeby zabezpieczyć oczywiście samą powierzchnię kierownicy i sprawić, że to potem nie będzie się prześlizgiwać również nam po rurce, no to wtedy odzyskamy tak naprawdę też około milimetr, gdybyśmy potrzebowali przykręcić to do bardzo, bardzo cienkiej rurki. A co jest takiego super w tym uchwycie? Bo on jest naprawdę super. Przede wszystkim to, że jest w całości wykonany z aluminium. Nie, nie bawimy się tutaj w żadne gumki, żadne szczęki. To wszystko, żeby zamontować tutaj na sztywno nasz telefon, do tego wykorzystujemy śrubę, skręcamy wszystko śrubką a regulacja jest mimo wszystko tak naprawdę potężna. Ponieważ ten mechanizm możemy rozkręcić od 55 do 95 mm. To jest naprawdę sporo, innymi słowy wejdą tu telefony od około 5-calowych do blisko 7-calowych. Gdybyście teraz się zastanawiali, czy myśmy przypadkiem nie upadli na głowę, że chcemy, żebyście wsadzali w metalowe szczęki telefon, no nie, bo w zestawie dostajecie oczywiście zestaw gumek. Ich nie ma od razu zamontowanych, no ale też chyba chodzi o to prostu, żebyście sami sobie mogli dopasować to wszystko i upewnić się po prostu, że wszystko założone jest prawidłowo. I to oczywiście też sobie przeprowadzimy zaraz taki proces tutaj na żywo, ale to wbrew pozorom właśnie nie jest niczyje lenistwo. To naprawdę chodzi o to, żeby po prostu użytkownik zakładając to miał jednocześnie sam po prostu przed sobą potwierdzone to, że wszystko jest założone prawidłowo i że telefon nie będzie stykał się de facto z żadnym elementem metalowym tej konstrukcji. Wszystkie te gumeczki, tego pewnie nie będzie Widzieć w tym momencie, ale to zaraz pokażę Wam w przebitce. One mają tutaj rysunek strzałeczki, po prostu tak, żeby też nie było możliwości, że włożycie to na odwrót. Ponieważ tutaj ten zaczep jest w kształcie takiej łezki, no i istotne jest to, żeby po prostu w odpowiednią stronę go umieścić również tutaj w uchwycie. Co teraz sobie właśnie wszystko zrobimy, i właśnie na tym etapie umieszczając to, układamy sobie dokładnie to wszystko tutaj na tych elementach metalowych, tak, żeby mieć pełną świadomość i też po prostu pewność, że. Telefon rzeczywiście nie porysuje się, nie uszkodzi nam się obudowa w uchwycie, ponieważ, to jest też dlatego tak istotne i dlatego o tym mówię, ten uchwyt ma to do siebie i ma mieć właśnie tą cechę, że możemy w nim telefon skręcić naprawdę mocno. Więc nie możemy rzeczywiście pozwolić sobie na to, żeby te elementy tutaj z dosyć twardego aluminium, takiego dosyć kanciastego aluminium, stykały nam się niepotrzebnie z telefonem. Kiedy włożymy już sobie wszystkie te tutaj takie zaślepeczki na dół i górę tego elementu szczękowego, pozostają jeszcze takie dwie rurki, również z miękkiego materiału. To jest prawdopodobnie jakiś tam termoplastyczny poliuretan, może coś bardziej silikonowego. I te umieszczamy tutaj w tych, jakby prowadnicach, wciskając je po prostu sobie do środka. I one tam już sobie zostaną. Nie będą miały ochoty sobie nigdzie stamtąd wychodzić. Te znowu będą podpierały po prostu plecki naszego telefonu. Dodatkowo, na dół, tutaj mamy jeszcze taką stopkę wystającą, o którą będzie zapierać się dół naszego telefonu. Na to również zakładamy sobie tego typu nakładkę, również z miękkiego tworzywa, i w ten sposób mamy już ten uchwycik przygotowany do tego, żeby przyjął nasz telefon. Gdy to wszystko mamy już przygotowane, pozostaje nam te dwa elementy połączyć. Skonstruowane jest to w ten sposób, żebyśmy mogli najpierw, Pierwsze to wygodnie przymocować do kierownicy, a następnie przy użyciu kluczyka, które dostajecie w zestawie, dokręcić sobie do tego obejmę. W zestawie dostajecie też dwie krótsze śrubki. Tutaj Standardowo przykręcone są śruby długie, takie które przewidziane są do szerszych kierownic, grubszych kierownic. Natomiast jeżeli potrzebujecie przykręcić to do czegoś cieńszego, żeby te śrubki nie wystawały wam niepotrzebnie za bardzo, możecie zamienić je śrubką po prostu o połowę krótszą. Te długie mają niecałe 4 cm, te niewiele poniżej 2. Także następnym krokiem jest odkręcenie sobie tej śrubki montażowej i już po przymocowaniu tego do kierownicy połączeniu tych dwóch elementów ze sobą. Rzecz banalnie prosta. Ja, oczywiście, potem opuszczę tutaj moje małe studio i pokażę Wam w przebitkach, jak to prezentuje się, już przykręcone do roweru. A teraz, po prostu, słuszmy to, żebyście zobaczyli od razu końcowy efekt, jak wygląda sam uchwyt po zmontowaniu. Gdybyście zastanawiali się, czy tutaj nie pojawią się jakieś luzy, nie, nie pojawią się, ponieważ jeśli zwrócicie uwagę, tutaj mamy taką rynienkę. W nią idealnie wpasowuje się ten element, także potem śrubka tylko sprawia, po prostu, że nie ma tutaj już żadnych dodatkowych luzów. Natomiast to idealnie wpasowuje się tutaj jeden metal w drugi metal, nie ma tutaj żadnych możliwości przesunięcia choćby po prostu o milimetr. A z drugiej strony, przekrój tego elementu to jest oczywiście kwadrat, także możemy sobie to bez problemu obrócić o 90 stopni. Także czy wolicie mieć telefon przed sobą w pozycji pionowej, czy w pozycji horyzontalnej, nie ma większego problemu. A jak się prezentuje w tym sam telefon? Zobaczmy. Ja korzystam z Nothing Fona pierwszej generacji, czyli telefon powyżej 6-calowy, wchodzi tutaj oczywiście bez najmniejszego problemu. I po umieszczeniu go w obejmie skręcamy z powrotem śrubkę, co powoduje niezwykle mocnym chwytem telefonu w takim uchwycie. A ponieważ tak jak widzieliście, zabezpieczyliśmy wszystko takimi silikonowymi wstawkami, nie ma absolutnie możliwości, żeby coś tutaj złego się wydarzyło. Czy jest to najszybszy sposób montażu? No absolutnie nie. Ale czy jest to też w 100%? sposób montażu? Zdecydowanie. Tutaj możemy skręcić to na tyle mocno, bez ryzyka uszkodzenia samego telefonu, że w zasadzie wyjęcie go potem gołymi rękami będzie wręcz niemożliwe. To siedzi tak mocno, że ja tak naprawdę nie bardzo chcę się już z tym szarpać, bo mógłbym uszkodzić prawdopodobnie telefon próbą po prostu wyjęcia tego na siłę. A co za tym idzie, nieważne po jakim wertepie byście nie jechali, to po prostu nie ma prawa z tego uchwytu wyskoczyć. Także możecie to śmiało zmontować i do rowerów bardziej miejskich, bardziej jak i jak najbardziej tych górskich, tych MTB czy trialowych, jeżdżenie tym po maksymalnych wertepach, a być może nawet jakieś skoki w ogóle i spektakularne zjazdy nie zrobią wrażenia na tym uchwycie. Cała konstrukcja, tak jak wspominałem, jest z przyzwoitego stopu aluminium, więc ona sama w sobie jest bardzo mocna. A sposób właśnie montażu telefonu znowu sprawia, że moim zdaniem nie ma absolutnie żadnych szans, żeby telefon stąd wyskoczył. A przy tym wygląda to też schludnie, to jest takie minimalistyczne, proste. Kiedy telefon sobie już stąd na przykład wyjmiemy, zostaje sam ten elemencik, on nie jest bardzo duży. Czy jest to rzecz, którą można nazwać obiektywnie ładną? No, może być, może nie. To jest takie bardziej techniczne, proste, ale moim zdaniem schludne, dobrze wykonane, ładnie polakierowane, to się dobrze prezentuje. Jest tak mocne, tak funkcjonalne, że może spokojnie służyć Wam przez lata. Na kilku rowerach i kilku telefonach ten uchwyt, do no nie sądzę, żeby tak naprawdę miał szansę szybko wyeksploatować się, bo nie ma po prostu ku temu absolutnie żadnych powodów. A zatem, jeżeli szukacie czegoś, co naprawdę zapewni Wam tą gwarancję, że telefon na wertepach nie wyskoczy Wam z uchwytu, a jednak chcielibyście właśnie z tego telefonu móc jako chociażby nawigacji przy dłuższych trasach rowerowych korzystać, to ja od siebie gorąco polecam. Ten uchwyt znajdziecie w naszej ofercie w naprawdę atrakcyjnej cenie, więc jeśli udało mi się Was z nim zainteresować, to zapraszam do linku w opisie. A teraz dziękuję Wam już serdecznie za uwagę i życzę wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć!